Rano, ubrany w szkolny mundurek, miałem zamiar wyjść do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczynałem wtedy już naukę w 7 klasie szkoły powszechnej. Nagle nadleciały samoloty, do których zaczęła strzelać artyleria przeciwlotnicza polska. Ludzie wyszli, zadzierali głowy do góry i mówili: to chyba ćwiczenia. Ale huk spadających bomb i eksplozje pocisków kierowanych do samolotów mówił, że to już była wojna, którą czuło się od kilku miesięcy. Między innymi na skwerkach były kopane rowy przeciwlotnicze do obrony przeciwlotniczej. Były organizowane specjalne grupy obrony przeciwlotniczej. Ja jako młody chłopak byłem w tej grupie w charakterze gońca do przenoszenia meldunków. Uczono nas, jak zabezpieczać żywność na dłuższy okres czasu. Uczono, jak posługiwać się maskami gazowymi, bo była psychoza wojny gazowej. I zamiast do szkoły rzuciłem mundurek i pobiegłem do tego pierwszego punktu, tak zwanego punkt obrony przeciwlotniczej. I to były pierwsze odgłosy wojny. Od tamtego dnia nie było dnia w Warszawie, żeby nie było nalotów bombowych, które były bardzo, bardzo, powiem szczerze, okrutne dla ludności. Dlatego, że Niemcy zastosowali do ataków na Warszawę samoloty nurkujące, zwane sztukasami, które rzucając bomby nurkowały, czyli to były bardzo celne, ale przy tym miały specjalne turbiny pod kadłubami, które powodowały okropny dźwięk. Czyli dźwięk tych turbin i hub bomb powodował, że było piekło na ziemi. I tak to było każdego dnia, począwszy od 1 września. Gdzieś chyba 6 albo 7 września rodzina postanowiła, że wyjedzie z Warszawy w kierunku na wschód, bo tam rzekomo miał być utworzony drugi front i dany odpór Niemcom. A wyglądała każdy dzień w ten sposób, że alarm, były głośniki na Warszawie ustawione. Jak nadlatywał samolot, to było słychać meldunki: uwaga, uwaga, nadchodzi do Ra-15. Uwaga, uwaga, przeszedł, Ma-35. Jak się później dowiedziałem, to były specjalne posterunki obserwacyjne, gdzie ludzie obserwowali samolotów i nadawali sygnały. A te kryptonimy to były nazwy poszczególnych posterunków kontrolnych. I taki głos było słychać w Warszawie cały czas. No więc rodzina powiedziała, że dłużej nie wytrzymamy, bo już Warszawa szykowała się do obrony. Na brzegu Wisły, tam gdzie mieszkałem, stały już działa przeciwlotnicze. W domach skierowanych czołem do Wisły były wybijane otwory i tam wojsko mocowało już karabiny maszynowe. Obok posesji, gdzie mieszkałem, był dom Państwowej Komendy Państwowej Komendy Wojskowej. To obecne, prawda, WKR. I tam już na dachach stały karabiny maszynowe do obrony przeciwlotniczej. I na podwórzu, tam gdzie mieszkałem, bo to był duży teren garaży, już były ustawione też karabiny maszynowe. A na frontach domu, gdzie wykowane były te otwory, już były ustawiane małe działka. Także tylko wszyscy czekali, kiedy będzie, prawda, walka już na ulicach Warszawy. Rodzina zamierzała wyjechać. Siedliśmy do samochodu ciężarowego, wzięliśmy w tobołkach to, co najbardziej było pilne, z tym, że brat i siostra powiedzieli, że oni nie pojadą, oni zostają. No już byli dorośli. Mieli już swoje, prawda, sympatie, niesympatie, prawda, przyszłe związki małżeńskie, powiedzieli, że oni zostają. Także ja, matka, ojciec, siostra z małym dzieckiem, bo mąż zginął w niewoli jenieckiej, także była już sama, wsiedliśmy do samochodu. Ojciec mnie wsadził do samochodu, zaznaczam, bo mnie zaraz po 1 września napadła choroba, tak zwana czerwonka. To jest choroba powodująca zaburzenia w układzie krwionośnym.
Także ja co jakiś czas tę krew wydalałem i w końcu słabłem. Także ojciec mnie na samochód załadował. Ujechaliśmy w kierunku na wschód. Dojechaliśmy do miejscowości Otwock pod Warszawą i zabrakło benzyny. No i tak pojechaliśmy w kierunku Lublina za Warszawą. Nie mogliśmy jechać z główną szosą na Lublin. Skręciliśmy w lewo w kierunku miejscowości, pamiętam, Sinołęka. I nagle samochód przewrócił się do rowu. Razem z naszymi manatkami, z osobami, bo oprócz nas była jeszcze rodzina kierowcy. Szczęśliwie nic się nikomu nie stało, bo drogi były zatłoczone wojskiem uciekającymi w jedną stronę, w drugą stronę. W międzyczasie naloty samolotów niemieckich, które ostrzeliwały szosy z broni maszynowej, wtedy kierowca zatrzymywał samochód i my wszyscy w pole gdzieś, prawda, chować się w zagony, czy ewentualnie jeszcze zboże stało na nieskoszone. No i po tym wywróceniu samolotu, samochodu, rodzina wzięła manatki i udaliśmy się do pobliskiego lasu. Ja już nie mogłem chodzić, ojciec mnie niósł na plecach. Posadowili mnie pod drzewem, oparli plecami. Wyciągnięte miałem nogi, ręce opuszczone. Obok mnie postawiono tobołki z dobytkiem i rodzina poszła do pobliskiej wioski szukać jakiegoś lokum. Jak odeszła rodzina, nadleciały samoloty niemieckie i zaczęły ostrzeliwać las, w którym i ja się znajdowałem pod drzewem. Nie wiem, ale chyba jeden z nich, z tych samolotów, wziął sobie na cel chyba to moje drzewo albo coś innego. Bo ja siedziałem oparty o pięć drzewa, wyciągnięte nogi i słyszałem blask pocisków uderzających o ziemię i widziałem liście strącane pociskami. I wtedy przyszła taka irracjonalna myśl. Cholera, ja już wtedy umiałem kląć, prawda? Oby tylko nie w nogi.